Dziennik Rywki Lipczyc pojawił się w moim życiu już ponad 10 lat temu. W 2009 roku profesor Robert Shapiro z Nowego Jorku zapytał się mnie, czy byłabym skłonna dokonać oceny wiarygodności zapisków i ewentualnego opracowania tekstu. Wiadomo było, że jest to dziennik pisany przez młodą dziewczynę w getcie łódzkim. Dokument, niezwykły dokument, został przekazany właśnie wówczas do Muzeum Holokaustu w Północnej Karolinie. Darczyńcą była Anastazja Berezowska, której babcia, Zinaida Berezowska, znalazła dziennik w ruinach krematorium w Auschwitz-Birkenau po wyzwoleniu obozu przez Armię Czerwoną. Zanotowała gdzieś na jakimś skrawku papieru, że ten dziennik znalazła w czerwcu właśnie w ruinach krematorium trzeciego. Ja oczywiście podjęłam się tego zadania z olbrzymim zainteresowaniem, bo każdy taki dokument ma ogromną wartość dla historyków zajmujących się dziejami gett w okupowanej Polsce, a właśnie taki jest mój główny temat moich zainteresowań badawczych. Dziennik był początkowo anonimowy. Teraz już wiemy wszystko o rodzinie, natomiast to moje pierwsze zetknięcie się z dziennikiem było właściwie z dziennikiem anonimowym. Początkowo był to dla nas dziennik anonimowy, aczkolwiek nie ulegało wątpliwości, że uda nam się ustalić tożsamość autorki, bo Rywka zostawiła, wtedy jeszcze nie Rywka, wtedy jeszcze anonimowa autorka, zostawiła bardzo wiele śladów, takich kawałeczków informacji i wiedziałam, byłam pewna, że to będą tak jak przy układance, przy puzzlach elementy, które dadzą nam w którymś momencie tożsamość autorki. No, sytuacja okazała się jeszcze prostsza, bo w pewnym momencie Rywka podała swoje imię i swoje nazwisko na łamach dziennika i wtedy już mieliśmy taką pewność co do nazwiska autorki, a pozostałe informacje udało się dzięki temu bardzo sprawnie odszukać, bazując chociażby na materiałach Biura Ewidencji Ludności w getcie. Wszystkie te materiały zachowały się i są dostępne w Archiwum Państwowym w Łodzi. Pracę nad dziennikiem dzieliłam z Judy, która zajmowała się wydaniem angielskim dziennika. I tak naprawdę podzieliłyśmy sobie nasze obszary na takie dwie części, czyli ja zajmowałam się przede wszystkim odszukaniem informacji związanych z Łodzią i związanych z gettem. Natomiast Judy podjęła się poszukiwań powojennych. Nawiązała się między nami bardzo taka głęboka przyjaźń, a Rywka stała się niezwykle ważną osobą w naszym życiu. Żeśmy się uznały jako takie adoptowane matki, duchowe matki Rywki Lipczyc. Moment, kiedy Judy odnalazła informację o rodzinie i dowiedziała się, że kuzynki przeżyły wojnę i są w Izraelu, mieszkają w Izraelu, no to było dla nas jakieś wielkie święto, powód do celebracji wręcz. Jeszcze większa euforia stała się naszym udziałem w momencie, kiedy Judy odkryła dokumenty pokazujące, że Rywka przeżyła wojnę i tak naprawdę ostatni jej ślad nosi datę z września 1945 roku. Także to były takie chwile, kiedy rzeczywiście ta komunikacja między Łodzią a San Francisco była bardzo gorąca i rzeczywiście miałyśmy no, taką ogromną radość z tych odkryć. Później oczywiście te niesamowite chwile, kiedy spotkałyśmy się wszystkie.
mój stosunek do tego tekstu zmieniał się w czasie. Ja staram się przyznawać do moich pierwszych refleksji po takiej pierwszym zetknięciu się z tym tekstem. I mówię to ze wstydem i to jest taka moja konfesja, że ten dziennik nie zrobił na mnie jakiegoś większego wrażenia. Wynikało to oczywiście z tego stylu przyjętego przez Rywkę, takiego bardzo afektownego, z wielkimi emocjami, z tym nadmiarem wykrzykników, wielokropków, pod którymi to wielokropkami ona ukrywała jakieś informacje, których nie chciała zapisać wprost. I był to taki tekst no, pretensjonalny bardzo. Widać, że jest to taka nastoletnia dziewczyna, dla której ten dziennik jest jakąś formą terapii, ukrycia emocji, których nie chciała mówić głośno w domu, gdzie mieszkała razem ze swoją ukochaną siostrą Cyporą i z kuzynkami. Natomiast ten dziennik jak z każdym kolejnym czytaniem, no a na tym polega też między innymi praca edytora nad tekstu, że trzeba go przerabiać, sprawdzać, starać się opatrzyć jakimiś informacjami rzeczy niejasne, więc każda taka kolejna lektura sprawiała, że ja przekonywałam się do tego tekstu i tak naprawdę w tej chwili to wciąż jestem pod jego olbrzymim urokiem i każde czytanie daje mi jakąś inną informację, pozwala mi dostrzec jakąś kolejną cenną refleksję Rywki. Mam wrażenie, że to się nigdy nie skończy, że ja będę czytać ten tekst po jakichś przerwach i dostrzegać coś, czego nie dostrzegałam wcześniej. Ten tekst jest często zestawiany, sami możemy podjąć się takiego zadania, aby zostawić go z takim najsłynniejszym dziennikiem, czyli z dziennikiem Anny Frank. Musimy pamiętać, że były to dziewczęta dokładnie w tym samym wieku, urodzone w tym samym roku. I tak magicznie brzmi to, co teraz powiem, że obie znalazły się w Bergsen-Belsen. Czy miały szansę na spotkanie się? Nigdy się tego nie dowiemy. No niemniej te losy były dosyć podobne. Natomiast jeżeli zestawimy dzienniki, to widzimy, jak one się bardzo różnią. Anna Frank zapisuje ten swój tekst tak naprawdę w ukryciu. Ma do dyspozycji jedno pomieszczenie, stałą grupę osób, o których pisze. Natomiast Rywki tekst jest taki bardzo wielopłaszczyznowy, że nie dość, że się mnóstwo rzeczy dzieje, że ona pokazuje te swoje kontakty z koleżankami, z swoją relację z kuzynkami, to przy okazji podaje też bardzo dużo takich informacji z życia codziennego getta, że musi opowiadać, opisuje w jaki sposób odbiera przydziały, że jest jej bardzo ciężko ciągnąć worki z węglem i mnóstwo takich informacji z życia codziennego, które poszerzają nam bardzo horyzont spojrzenia Rywki na sytuację. Ale z drugiej strony, jeżeli porównamy na przykład z dziennikiem Dawida Sierakowiaka, troszeczkę starszy od Rywki, chłopiec również piszący w getcie łódzkim, swój niesamowity dziennik, to widzimy, że Rywka, nie wiem czy z racji tego, że nie podejmowała się takich przemyśleń, w odróżnieniu od Dawida, Rywka nie stara się pokazać jakichś takich syntetycznych informacji na temat getta, nie skłania ją to do żadnych takich refleksji. No być może jest to kwestia takiej formacji intelektualnej, innej, tak? Że Dawid tutaj był już takim dojrzałym, bystrym obserwatorem i on potrafił też wyprzedzać swoimi refleksjami czas, natomiast Rywka opisywała raczej coś, co było w danym momencie dla niej istotne. Kolejna warstwa niezwykle ważna dla mnie przy czytaniu dziennika to takie ogromne poczucie wiary. To jest naprawdę świadectwo wiary, wiary religijnej, wiary w Boga.
Ja Państwu zaraz przeczytam fragment, który zawsze mnie mocno zauraczał. Bardzo trudno jest mi odpowiedzieć na pytanie, który fragment dziennika Rywki Lipszyc najbardziej zapadł mi w pamięć. Nie podejmuję się też zdefiniowania, co jest w tym dzienniku najważniejsze, bo to, co już wcześniej padało, jest to tekst, do którego się dorasta, który z każdą lekturą daje nam jakąś nową treść. Niemniej chciałabym Państwu zwrócić uwagę na kilka warstw, o których należałoby myśleć, czytając. Przede wszystkim musimy patrzeć na świat getta, który Rywka opisuje. On nie jest może takim bardzo szerokim obrazem, bo jednak Rywka patrzy na getto ze swojej perspektywy i ze perspektywy swojej sytuacji, czyli tego mieszkania razem z kuzynkami, pracy, borykania się z głodem, z przydziałami jedzenia itd., itd. Niemniej ukrywa między tymi, wydawałoby się, mało istotnymi treściami takie różne smaczki. Chodzi mi o zapis z 7 lutego 1944 roku, kiedy to Rywka opisuje swoją irytację. Irytowała się na swoją na koleżankę Lusię, a powodem tej irytacji był fakt, że Lusia co jakiś czas wybuchała płaczem na zbiórce. Lusia płakała, bo nie chcąc oddawać swoich skrzypiec Niemcom, spaliła je, zdecydowała się spalić swój ukochany instrument. Trudno byłoby mi odpowiedzieć na pytanie, który fragment dziennika najbardziej zapadł mi w pamięć, bo jest to rzeczywiście tekst, do którego się dorasta i który z każdą lekturą pokazuje nam coś innego. Chciałabym Państwu zwrócić uwagę na kilka takich może drogowskazów, na co można byłoby spojrzeć czytając i co mieć w tyle głowy, dzięki czemu odbiór tego dziennika może być pełniejszy. Niejednokrotnie podkreślane było, i to dosyć dobrze widać też na wystawie przygotowanej w Muzeum Galicja, że ten świat pokazany przez Rywkę jest przede wszystkim światem kobiet. Rywka wspomina ojca, wspomina swojego wuja. Ojca wspomina bardzo dramatycznie, przypomina w detalach jego śmierć i jej rozpacz po tej śmierci. Nieustannie myśli o swoim młodszym bracie, natomiast rzeczywiście jest to przede wszystkim świat kobiet. Pada tam nawet takie bardzo poruszające zdanie przy okazji kolacji sederowej, że jest to pierwsza kolacja bez mężczyzn i nie ma kto odmówić tych zwyczajowych modlitw, które powinny być odmawiane przez mężczyzn. I ta perspektywa kobieca jest bardzo istotna w tym zmaganiu się z codziennością getta. Drugi drogowskaz to będzie jej świat marzeń i wyobrażeń. Rywka jest bardzo wrażliwą dziewczyną i te jej marzenia, czasami przytaczane sny, zajmują bardzo ważną część dziennika. To, co jest takie mocno wstrząsające dla kogoś, kto zna historię getta i wie na przykład, co stało się z wszystkimi deportowanymi we wrześniu 1940 roku w czasie tak zwanej szpery. Czyta ze złamanym sercem wręcz informacje, czyta wręcz z bólem wspomnienia Rywki o jej rodzeństwie, o jej młodszym rodzeństwie, o Tamarze i Abramku. I możemy się tylko zastanawiać, czy Rywka nie wiedziała, że wszystkie te osoby były praktycznie natychmiast mordowane w Chełmnie nad Nerem i wyparła tę wiedzę, czy rzeczywiście żyła nadzieją, że kiedyś to rodzeństwo spotka. Bo Rywka autentycznie martwi się, czy Abramek i Tamarka i Tamarcia poznają
ją wtedy, kiedy się w końcu uda im spotkać. Jest to też taki dziennik, w którym autorka zmaga się też ze swoją troszeczkę kobiecością. Ona zastanawia się nad byciem matką, nad swoją relacją z matką. Niezwykle dużo uwagi poświęca też, to jest właściwie wręcz kluczowy element tych zapisków, to jest jej świadectwo wiary. Jest to rzeczywiście dziewczyna pochodząca z bardzo religijnej rodziny, spokrewniona z rodziną Lipszyców, którzy z kolei byli z rodziny bardzo znanego łódzkiego rabina Eliasza Majzla. I ta religijność była ogromnie duża do tej pory. Zresztą rodzina w Izraelu mieszkająca jest rodziną bardzo religijną. I dla Rywki ta wiara w Boga stanowi niejako sens walki o przetrwanie. I ona zachęca też inne swoje koleżanki do tego, aby nigdy nie zwątpiły, żeby cały czas wierzyły w Boga i że to wszystko w jakiś sposób przetrwają, jeżeli ta wiara będzie silna i stała. To jest właśnie o tyle ważne, jeżeli porównujemy z innymi zapisami czy z getta łódzkiego, czy z innych gett w Polsce. Bardzo często spotykamy się ze zwątpieniem, wręcz z negacją, gdzie był Bóg, skoro dopuścił do takich rzeczy. A Rywka przeciwnie, dla Rywki ta sytuacja wręcz jest momentem na większą wzbudowanie swojej wiary. Za tym idzie też oczywiście taki bardzo jeszcze niedojrzały, niewyedukowany syjonizm. Dla niej jest to połączona wiara w Boga, jednocześnie z takim pragnieniem zamieszkania w Izraelu, w Palestynie. Stąd też te spotkania dziewczynek, które w większości wywodzą się są z takiej formacji szkół Beis Jakow, no to mają rzeczywiście te zabarwienia syjonistyczne i one tam dyskutują na różne tematy, czasami wręcz tak nieporadnie, nie potrafiąc jeszcze zdefiniować dokładnie tej idei syjonizmu. Dziennik jest wyjątkowym świadectwem siły woli i wiary Rywki. Wiara porządkuje Rywki świat, porządkuje jej system wartości. Rywka nie obraża się na świat dorosłych, nie obraża się na Boga, nie obraża się za to, co ją spotyka w getcie. Tak jakby już oswoiła tę sytuację i wiedziała, że po prostu musi przetrwać. Kieruje takie słowa tą wiarę stara się też umocnić w swoich koleżankach. Przytoczę Państwu teraz list, bo Rywka miała taki zwyczaj, że zapisywała w dzienniku fragmenty listów, które kierowała do swoich przyjaciółek, najczęściej do swojej ukochanej Surci, tym razem natomiast napisała do Hai. Kochana Hajusiu, mam przez ciebie wielkie zmartwienie. Napiszę ci coś z moich spostrzeżeń. Więc gdy jest normalny czas, o ile w ogóle można tak nazwać, mogę przechodzić różne stany, różne nastroje, ale teraz? Teraz mi nie wolno. Teraz muszę się trzymać. Muszę widzieć, żeby broń Boże nie stracić gruntu pod nogami. I tobie to także mówię. Trzymaj się. Nie bądź na mnie zła za takie morały i za to, że ja, będąc od ciebie młodsza, pozwalam sobie na coś podobnego. Ale wierz mi, że ja tak ze szczerego serca ci to piszę, bo chcę, ach, jak bardzo chcę twojego dobra. Dziennik jest też doskonałym przykładem zmagania Rywki z językiem.
W rodzinie Rywki mówiono widzisz, była to bardzo religijna rodzina. Oczywiście znano hebrajski, bo był to język święty i do modlitwy i modlono się po hebrajsku. Natomiast Rywka w szkole uczyła się i pisała po polsku. Dziennik, jak widać, jest napisany piękną polszczyzną. Jest takim właśnie świadectwem możliwości asymilacji młodych dziewcząt tuż przed wojną, również dzięki temu systemowi szkół Bejs Jakow. Rywka ma do siebie żal, że pisze po polsku. Kilkukrotnie wspomina o tym, że zamiast uczyć się jidysz, ona pisze coś po polsku. Jest przesiąknięta literaturą polską. Możemy zapoznać tytuły jej lektur, czyta Jana Krzysztofa Rolanda. Jest też taki bardzo wzruszający fragment, kiedy Rywka pisze: przypomniała mi się Oda do młodości i przypadkowo miałam ten tom Mickiewicza przy sobie. Jest najwyraźniej obeznana z literaturą polską, z romantykami, zresztą te zamieszczane na kartach dziennika takie bardzo młodzieńcze wiersze Rywki wyraźnie rezonują polskim romantyzmem. Na przedstawiony przez Rywkę świat kobiet patrzę z dużym podziwem. Rywka pokazuje solidarność, jaka występowała między dziewczętami. Pokazuje to ogromne zaangażowanie nauczycielek czy tych opiekunek w resortach. To nie było tylko pilnowanie, czy dziewczęta pracują. Tam była wykonywana bardzo solidna praca pedagogiczna, wychowawcza. Sugerowano lektury, zachęcano do pisania. Dziennik jest właśnie efektem takiej zachęty do uzewnętrznienia swoich myśli na papier. Nie możemy niestety zamknąć historii Rywki Lipszyc. Nie wiemy, co się z nią stało. Po latach Estera, jej najstarsza kuzynka, opiekunka, wspominała sytuację już po wyzwoleniu obozu Berksen-Belsen, czyli musiał to być kwiecień 1945 roku. Lekarz poinformował ją, że Rywka jest w bardzo kiepskiej kondycji, jest bardzo chora i tak naprawdę godziny dzielą ją od śmierci. Estera i Minia były w lepszej sytuacji i zostały skierowane do Szwecji na turnusy rehabilitacyjne. Wspominała, że pamięta ten moment, kiedy poszła do sali szpitalnej, aby pożegnać się z Rywką. I wiedziała, że Rywka za chwilę może umrzeć. I dopiero po latach, dopiero kilka lat temu, w świetle tych dokumentów, do których udało się dotrzeć Judy, mogliśmy powiedzieć Esterze, że Rywka nie zmarła w Berksen-Belsen, że podjęto się próby przewiezienia jej na północ Niemiec. Być może chodziło również o to, aby trafiła do Szwecji, do sanatorium. Niestety na jednej z list, gdzie pojawia się nazwisko Rywki Lipszyc, jest też uwaga, że jest za chora, zbyt chora, aby mogła być ewakuowana do Szwecji i ślad się tak naprawdę urywa. Nie wiemy, czy zmarła właśnie w tym szpitalu koło Lubeki. Brak jest jakiegokolwiek dokumentu, który potwierdzałby jej śmierć i brak jest też jakichkolwiek dokumentów potwierdzających przeżycie. Warto też wspomnieć o wypełnionej ostatniej woli Rywki. Na jednym z formularzy tuż po wojnie napisała, że chciałaby wyjechać do Palestyny. Nie wiedząc, co się z nią stało, nie wiemy, czy mogła sama do tej Palestyny dojechać. Prawdopodobnie nie. Ale do Izraela trafił jej dziennik.
wolą Anastazji Berezowskiej, wnuczki lekarki, która znalazła dziennik w ruinach krematorium. Zeszyt został przekazany rodzinie Lipszyców mieszkającej w Bnei Brak w Izraelu. Natomiast wolą rodziny stało się przekazanie tego cennego dokumentu do archiwum Yad Vashem. I tutaj chciałabym jeszcze powiedzieć o jednej wartości, którą dla mnie przyniósł dziennik Rywki Lipszyc. Rywka połączyła bardzo wiele osób praktycznie dookoła świata. Ja zajmowałam się dziennikiem w Polsce, Judy w Kalifornii, kuzynki w Izraelu śledziły naszą pracę. I tak naprawdę z tych wszystkich miejsc wszystkie zebrałyśmy się jednego dnia w listopadzie 2015 roku, przekazując dziennik do Instytutu Yad Vashem w Jerozolimie. Była to bardzo piękna uroczystość. Mogłyśmy się wszystkie spotkać, mogłyśmy poznać rodzinę, poznać Esterę, poznać Minię. To spotkanie w Yad Vashem i w gronie rodziny to była bardzo wyjątkowa sytuacja, zarówno dla mnie, jak i dla Judy, i dla Anastazji. Osoby, które do tej pory znałyśmy z kart dziennika i znałyśmy jako nastolatki, mogłyśmy poznać już w dorosłym, dojrzałym wieku, otoczone dziećmi, wnukami, szczęśliwe, spełnione. Chociaż w ten sposób to ten testament Rywki, aby mieć siłę, wolę, wiarę w przetrwanie, został zrealizowany.